Porządnie byłoby je, słuchajcie, porządnie byłoby je skręcić i każdego z osobna myć te talerzyki. Zobaczmy jednakowoż, co tam słychać. Nie wiem, zobaczcie, one się tutaj, widzicie, ja jestem w stanie je rozłożyć palcami. Niewiele, ale jestem. I teraz nie wiem, czy one tak mają być, czy to się nie powinno w ogóle palcami rozłożyć. One tutaj trochę pracują, jak widzicie. Ale słuchajcie, no tu trochę widać, że po tej ropie to zaczyna to siteczko być widoczne. Mam takiego kolegę, słuchajcie, pozdrawiam go w tej chwili, on wie, o kogo chodzi. Mechanior, jak ich mało, jak czegoś nie wiem, to dzwonię. Przeważnie droczy się ze mną i mówi, że to są drogie rzeczy, żeby się czegoś dowiedzieć, no ale zawsze podpowiada. I teraz chyba też będę musiał to zrobić. O matko boska, nie wiecie co, widzę tutaj, że to jest zawalone. Najlepiej byłoby to rozkręcić. Aha, bo tu jest taka śrubka. Jak ja ją odkręcę. O, to. To ona właśnie, wypadła podkładka ta taka duża. O matkę boską, ile tu jest dziadostwa. Nie, to się nadaje do mycia. Ale słuchajcie, problem jest w tym, że ta ropa jest uwalona już na maksa i trzeba... A, bo to jest aluminiowe. I trzeba będzie, proszę ja was, nową ropę, ale skąd mi ją teraz wziąć? Do tego nie wiem. O, i tu słuchajcie, są takie... Ojejejej, dobrze, że to rozkręciłem. No czarne, ale już widać jakieś dziurki, że to sitko jest. A do tej pory nie było wiadomo, co to jest właściwie. Ile tego ma być tych par? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, 12 par takich talerzyków. No i trzeba sprawdzić, ile tego ma być. No tymi rękami to ja do książki nie będę teraz zaglądał. Muszę jakoś je powycierać i tu telefonem zaraz zadzwonimy do kolegi i dowiemy się. Zobaczymy, co on powie. Ale to się wszystko nadaje do mycia. Ja to na razie zostawię we wiaderku i zobaczę tymczasem, słuchajcie, czy mam czystą ropę. O! No. Znalazłem trochę benzyny. Umyjemy to w benzynie, słuchaj, bo ta ropa to już jest. Naprawdę, tylko słuchajcie, włożyłem ten i już są, już jest czarna benzyna. No i rozmawiałem z kolegą. Ma być ich 12. Tak jest. Tu podejmujemy wszystkie od razu. I potem będę już zakładał czyste na tutaj, na tą ośkę. O matko, ale to jest uwalone. Chyba, nie wiem, czy to było kiedyś czyszczone. Na pewno tak, tutaj trochę może tak przesadzam, ale uwalone jest porządnie, także silnik nie chodził na zbyt dobrym oleju. To są ważne rzeczy, żeby to było czyste. O, to. Co tak mówi?
No i teraz jak będzie tak czysty taki filtr, to też inaczej będzie wszystko pracowało. Wygodniej byłoby kupić papierowy albo jakiś tam inny taki. Nie, papierowy to do benzyny ten. Tu musi być taki filtr nakładany. Byłoby to wygodniej. Ale słuchajcie, nie o to chodzi, żeby było wygodniej, tylko żeby było oryginalnie. A jak oryginalnie, to musi być to. I tu jest w sumie 24 takie talerzyki, 12 par. Wszystko musi być dokładnie umyte, bo wtedy ten olej, który przechodzi przez te sitka, te zanieczyszczenia wszystkie się zatrzymują tutaj i dostają się do silnika i to wszystko długo i fajnie pracuje. Dobre jest smarowanie, bo jeżeli te sitka byłyby brudne, nie będzie smarowania właściwego, nie będzie smarowania. To się silnik zatrze, albo przynajmniej skończy szybko swój żywot w inny sposób, czy zacznie stukać, klepać, albo co innego. O, i tak słuchajcie, teraz wygląda ten filterek. A, już byka strzeliłem przy zakładaniu, widzicie? Jak to trzeba, kurczak, na wszystko zwrócić uwagę. Tu zobaczcie, tu dałem 3. I się pomyliłem. Muszę to zdjąć. A się zastanawiałem, czemu mi to nie pasuje. I mamy czysty filtr. Tylko się zastanawiam, słuchajcie, dlaczego on jest taki luźny? Czy on taki powinien być? Nie wydaje mi się. O, teraz to jest czyściutko, elegancko. A była taka zupa, że to jedna wielka katastrofa. Aha, jeszcze nie. Jeszcze nie. Bo tu musi być, słuchajcie. O, sprężyna najpierw. Pierwsza przychodzi. O. Teraz przychodzi to. O, i tutaj jeszcze uszczelka dookoła, muszę ją. Znaczy ten o-ring taki. O. Tu jakiś silikon stary. Nie wiem, czy to właśnie farba, ale to trzeba oczyścić wszystko. To są ważne rzeczy. Bo potem będziemy mieli tutaj, nie będzie właściwie kłopotu z dokręceniem śruby. O, pyk. No słuchajcie, filterek umyty. Zobaczcie, od razu inaczej tu widać, że to jest sitko, a do tej pory nie było tego widać. O, tu mam baniaczek już też przygotowany, powycierany, umyty. Teraz już tutaj to jest założone, wszystko fajne, gotowe do montażu. Jutro jest niedziela, więc nie będę tego robił, ale w poniedziałek gotowy filtr do zamontowania. Tutaj jeszcze trzeba tylko, aha, właśnie, tu muszę jeszcze tą uszczelkę, słuchajcie, przecież bez uszczelki to się nie da. A ona jest w fatalnym stanie. No.
To nie, to trzeba będzie kupić nowe. Sprawdzałem teraz, patrzyłem, czy mam takie coś, ale niestety nie mam. Tu jeszcze umyjemy wobec tego porządnie, żeby to było. Śruba musi być umyta i podkładki tutaj do tej miski. Tu jak już robimy takie rzeczy, to muszą być porządnie. To nie ma żartów. Ściereczka. Słuchajcie. No, czy myjemy w ropie? Oczywiście w ropie zawsze jest lepiej myć, ale jak akurat mi się ropa skończyła, więc nie mam. Ale miałem trochę benzyny, bo wcześniej kupiłem do kosiarki. No to mi się trochę zostało. No i o, i słuchajcie, już śruba wygląda. O. Już. Śruba jest, dobra, to jest umyte. Tu mamy jeszcze tą miskę. Zobaczcie, i to jest właśnie taka robota. Nie oczyści, nie umyje, tylko nawali silikonu. I potem chłopie rób z tym co chcesz. A to dalej cieknie. Bo takie roboty, że to jest chodząca tragedia. Przecież to jest. Tu nie chodzi o to, żeby to nawalić z silikonu i nie wiadomo co z tym zrobić. To ma być zrobione porządnie. Uszczelka jest po to, żeby ją tutaj zakładać. A silikon można użyć tylko i wyłącznie uzupełniająco, a nie traktować silikon jako uszczelkę. Bo to powinno chodzić wszystko na tych uszczelkach. Po to one tutaj są. O matko. Wtedy to wiecie, jak to się tak ciągnik porządnie złoży, to on wtedy ani nie cieknie, ani nie ma żadnych, nie wiem, pocenia się i tak dalej. Takie elementy nie występują, takie rzeczy, tylko to trzeba, słuchajcie, robić porządnie od początku do końca. A jak się robi to szybko, na hura, no to potem, kurde panie, tu mi cieknie, tam mi cieknie, tam wyleciało, tam się. I taka robota jest do kitu. No to wystarczy się troszeczkę, słuchajcie, nie wiem, no poświęcić te w całości roboty, powiedzmy, nie wiem, tydzień dłużej, ale zrobić to porządnie, fachowo. I już kilogram silikonu oskrobany. Tu mnie kurczę zastanawia, czy to tak było. Ja mam jeszcze jedną gdzieś miskę. Aha, bo to jest wkręcone, tego nie powinno być. I tu, słuchajcie, to się wszystko oczyści. O, to, tak? No i teraz, jak to jest już czyste, to sobie weźmiemy szmatkę, powycieramy to. Kurczę, taka mała ta miska, słuchajcie. Jak nie miska. A takie ciężkie to cholerstwo, żebym w życiu nie podejrzewał, że taka mała miseczka może być taka ciężka. O, i teraz taki element, słuchajcie, to można zakładać. Tu jeszcze trzeba, widzicie, o. Tak, to jest miska olejowa. I tu jeszcze jest jeszcze silikon. I teraz to wszystko widać. To należy oskrobać, żeby tego nie było. I patrzcie, i to jest po prostu trochę poświęcić czasu więcej na takie rzeczy, ale potem ile satysfakcji jest, jak się samemu taką maszynę albo zrobiło, albo się przyłożyło do niej naprawdę. Między innymi właśnie takie usuwanie starych uszczelek, to jest bardzo ważne, bo potem cieknie, bo nowa uszczelka nie dochodzi tak jak trzeba. A tu, jak będzie wszystko wyczyszczone, to i
to i szczelka będzie dochodziła jak trzeba. A jak będzie dochodziła jak trzeba, to wszystko będzie suche. I ładnie będzie wyglądało przez lata. No i a przy okazji będzie porządnie zrobione. A nie tylko tyle, że ładnie, bo ładnie wiadomo, musi być ładnie. Po to, co wszyscy robimy, żeby było ładnie. No i już czysto. Gwint powinien ładnie tutaj, ta śruba nam powinna ładnie wejść. Ale to mi się, słuchajcie, nie podoba. To bym wolał zmienić na oryginał. Zobaczę, czy taką śrubę mam, a jak nie, to wezmę tą miskę do Agromy i może w Agromie dobiorę to, co trzeba. No i przy okazji, słuchajcie, zobaczcie, jaka fajna jedynka i litera T. Tego nie byłoby widać, byśmy tego nie wyczyścili. Co ona ma oznaczać? Pewnie ciągnik typ pierwszy. Bo to jest Zetor T. T czy N? Właśnie. O tym jeszcze nie czytałem, muszę to sprawdzić. Ale mamy już czystą miskę, gotową do założenia. Olej też. Ale to jeszcze simmeringi najpierw muszę wymienić na wale głównym z dwóch stron. Trochę mi to zajmie, ale zrobię. No i elegancko. Dobra, taki krótki dzisiaj filmik. Nie wiem, może mi się wydaje, że krótki, ale z rzeczy takich podstawowych odnoszących się do silnika. Przy okazji, tak wygląda miska pierwszego typu do Zetora 25. Do tego silnika, który tutaj stoi obok mnie. To Wam go pokażę. Przy okazji. Ręce trzeba powycierać, bo masakra. Ejo. Czym ja to umyję? O, słuchajcie. To jest najlepszy zetorowski silnik. To. Tutaj widzicie pod spodem dwa filtry olejowe, to już są nowszego typu. Ten, który ja właśnie umyłem teraz przy Was, to jest pierwszy model i on powinien tutaj być, ktoś to zmienił na dwa filtry. Powinien być tamten. Tutaj, słuchajcie, pompa. Pompa jest też zmieniona, powinna być, to są aluminiowe obudowy, obydwie powinny być, obydwie żeliwne. To jeśli chodzi o takie ciekawostki. Tu mamy podwójne koło pasowe, powinno być pojedyncze. No i obudowa, znaczy obudowa, no właśnie tak, no boczna pokrywa silnika. O, tu przejdę. Z tego co pamiętam, musi być z prawej strony ten cały wlew i tu mamy wtedy pewnik, że to jest to co trzeba. To jest stary model silnika, 46. Można powiedzieć 46 też właściwie, bo tam 46 z tą pompą, co była z boku trochę inna, to on by jest wyjątkowy i bardzo krótko był robiony. Ale na pewno 47, w 48 już tego nie było. To jest także, to można powiedzieć taki ten. No i tu silnik numer jest 7000 z czymś. Także bardzo krótko to było robione. Każdy następny silnik właśnie to już nie ma tej wypustki z drugiej strony. No ten silnik będę go remontował. O, i zobaczcie, właśnie tutaj jeszcze tą miskę Wam pokażę. Ale to trochę niewyraźnie, nawet niewygodnie, bo tu jestem na statywie teraz. O, zobaczcie na tą miskę. Ona tu jest inna. Taka podwójna. I tutaj z takimi piórkami trzema, widzicie? O, raz, dwa, trzy. I to jest miska już nowego typu. Ona też tu nie powinna być, tylko ta, którą właśnie myłem. I taki silnik właśnie teraz składam. Wszystko Wam pokażę. No to byłoby na tyle. Trzymajcie się i do następnego filmiku. Cześć!